Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Warstwa trzecia. To jak bardzo upierdliwego, ptumeryjskiego labiryntu. Kurde, nie tu Piechol. Tu i w lewo. No już zaczynam od błędów, no ale mogę wam powiedzieć tyle. Kiedy eksportował się materiał, udało mi się odzyskać moje tętnienia. I mamy jeden więcej teraz witalności po prostu. 32. Nie, bo nie podobało mi się to, jak szybko ginę. Oczywiście to nie sprawi, że będę ginął wolniej. To w sumie delikatnie, bo delikatnie, ale jednak no. Powiedzmy, jeden mały cios więcej będę mógł wytrzymać, ale taki bardzo mały. A to też niestety nie ma chyba takich, którzy zadają właśnie takie małe ciosy. To jest same zakapiory. No jak widzieliście, 12 fiolek tylko, nie miałem czasu, żeby przyfarmować sobie ich troszeczkę więcej. No więc z jak najbardziej dużą dozą ostrożności teraz. Z jak największą. Jak najbardziej dużą, brawo Piecho. Tak swoją drogą. Więc tak, jest na nich sposób, przynajmniej tak mi się wydaje. Spróbować ich wyciągnąć. I tu na dół, zapraszam. Choć tak naprawdę wcale nie. Dobra, no a ja tymczasem na górę. Więc dwa pieski z głowy. Teraz pozostałem jeszcze chyba dwa albo trzy pająki. Takich dwóch chyba, no i pani w kapeluszu. No chodź pajączku, chodź. Zaatakuj proszę. Kurde, no ale miałeś nie trafić, nie? O to chodziło. A dobra, jest i kolejny. Na nim można delikatnie lepiej postąpić. No kurde, tak samo zrobiłem. No i jeszcze... No dobra, trudno. Ej, a wiecie co? Może to przez to, że miałem niezapaloną latarnię cały czas. Może oni się po prostu boją światła. Ej, dobra, jest i trzeci pająk. Okej, dobra, jeszcze się wstrzymam z używaniem fiolki, bo gdzieś tu jest osoba w bardzo szpiczastym kapeluszu. Przynajmniej powinna być. Czemu jej tu nie ma? Okej. Nie, jesteś tutaj, tylko po prostu uznałaś mnie za niegodnego najwidoczniej, bo stoisz cały czas tam. Dobra, jak najszybciej. Oj, ktoś się zaklinął w kącie. O, jak niefortunnie. Dla ciebie. Oj, kurde, oj, Nie, nie, nie. No to dzień dobry. No mniej więcej w tym samym czasie nam się udało wyprowadzić te ciosy. No ale na szczęście śmierć spotkała ciebie, a nie mnie. Nie, i teraz serio już się zaczynam cieszyć, że te dwie fiolki zostawiają. Widzicie, jak się kurde koleje losu odwróciły? Dobra. Tylko, że kompletnie nie wiem, co jest tutaj. Tutaj jeszcze zupełnie nie byłem. Więc tak, dobra, widziałem jednego pająka. Może być ich więcej. Kurde, i to są te z kamiennymi ryjami. No nie. No nie. Są te jednocześnie super mocne. I jednocześnie też bardzo odporne na ciosy frontalne. A ja takie głównie zadaję. Dobra, trzy fiolki z fio. No zejdziemy tam na dół. Tylko oby pająki za mną nie zeszły. O kurde. Dobra, już ich jest bardzo dużo. No, ale jeden stał tyłem. Znowu się twarzą ustawił, no ale ja bym miał twarz z kamienia, a koleś trzaskałby halabardą nasączoną magią, to też bym się przodem ustawiał. No patrzcie, ten skok na dynkę ile mi zabiera. Większość zdrowia, jeszcze jeden taki jest po mnie. Dobra, co my tu mamy? Kolejna mgła odrętwienia. Pająki? Kurde, idą. Nie! No, już myślałem, że mnie trafi. Dobra, jak miło. Kolejne trzy fiolki plus otwarty sarkofag, czyli tą bonusową lokację można już praktycznie olać, bo to jest gwóźdź programu teraz. Pleśń z grobowca. Moment, pleśń czy pieśń? Pleśń, kurde, a ja wcześniej kiedyś przeczytałem pieśń. I się dziwiłem. Nie, dobra. Spoko. Wybaczcie mi tamten błąd, mam nadzieję, że już go wybaczyliście, bo to było ileś tam odcinków temu. No, a teraz w sumie potrzebnie zwróciłem uwagę, że popełniłem ten błąd. Może by to umknęło waszej uwadze. Dobra, ale takie zakłamanie to nie umie na kanale przecież. Do tego to już was, mam nadzieję, zdążyłem przyzwyczaić. No i super. No, a mówiłem, że można olać bonusową lokację, no i olejemy ją właśnie w tym momencie chyba. Choć
kurde, to 15 tysięcy, no. No to jest ciężki dylemat. Ciężki bardzo. Nie, walić to. Zresztą był jakiś przedmiot jeszcze koło mnie. Koło miejsca, gdzie umarłem. A, kit niech będzie. Ej. I właśnie tego nie kłam, tej niekonsekwencji. Przecież ostatnio ten strzał przez ścianę zabił go. A teraz nie. I dlaczego wtedy tak, a teraz nie? I jesteście mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja nie jestem sobie w stanie odpowiedzieć, więc nie wiem dlaczego. Tak, a nie inaczej sprawy się mają czasami, a czasami inaczej. Ech. Dobra, już bliźniaczy mam naprawdę od cholery. Szkoda, że akurat nie tych potrzebuję. Nie, dobra, z pieskami postaram się zrobić to samo, choć w sumie ej właśnie. A może od razu na dół zejść? Przecież tu mnie jeszcze nie było. No ale czy koniecznie skokiem? No niekoniecznie, no ale. Dobra. Ej, otwarte. Mhm. No super. Czyli dobra, chyba olejemy tylko tamtą odnogę i to 15 tysięcy, a polecimy dalej po prostu. Dobra, złowroga mgła. Przyda się latarnia. Okej. To mi wygląda na walkę z bossem. Z bossem opcjonalnym zupełnie? Choć nie, moment, jest tylko skrzynka. I to do tego niezbyt duża, ale... Krew rytualna 3. Ej, a ja bym rozwalił wszystkie. Wszystkie kubki kości. To co, może... No, nie, no to jest tylko, powiedzmy... nie obowiązkowa odnoga tych lochów. Więc bossa raczej tutaj nie będzie. Raczej, bo Bloodborne mnie zaskoczyło już nie raz, nie dwa. Więc nie ma co mówić, że coś jest pewnikiem, jak pewnikiem tak de facto nie jest. Dobra, na górę piechol. Teraz tak, znowu będziesz musiał przytulić się do tej drabiny, bo co jak co, ale z psami to ja nie chcę walczyć. No nie mam po prostu do tego nerwów już. Mam nadzieję, że idą. A tak właściwie, że biegną, bo jeżeli biegną, to spadną. Dobra, jeden z głowy i jeden koleś przy okazji. Okej, został jeden piesek, który kurde się wycofuje, no. Nie wiedzieć czemu. Dobra, jeszcze raz. Albo może nie. Dobra, to było odważne. Aha, kurde, ci wchodzą. To akurat niedobrze, bo teraz on mi będzie przeszkadzał w tym zejściu. W tym zejściu pozorowanym. Ej, mogę atakować. Okej. Dobra, to tłuczemy gościa. Aż do zgonu. Aż do zgonu. Ej, łeb, kurde. No dobra. I cały misterny plan poszedł. Dobra, 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 dobra. Może jednak się uda. No, chyba, że czeka na mnie pająk. Przyjazny z 8 rączkami, które chcą mnie przytulić bardzo. Nie, na szczęście nie, jest super. Dobra, dobranoc. Żegnam. Teraz tak, pani w kapeluszu. Jest tu. Dobra, jak najszybciej, piechol, jak najszybciej. Bez zbędnych ceregieli. Bez uprzejmości. Bo tu jest koleś z workiem, na którego uprzejmość nie możesz w ogóle liczyć. Oj, 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 no. Dobra, ona zostawiła dwie fiolki po sobie. To jest kluczowy przedmiot. Ale na szczęście ktoś ocenił moją notatkę i mam teraz pełne zdrowie. Dobra, olewamy te pająki. Szczerze. Okej, i tu na dół. Tu jest kolej z latarnią. Z wielkim obrzynem. Oj, 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 ale chybiłem. Ej, tamten pająk wie moje tętnienia. I zeskoczył na dół. To znaczy, że no właśnie, że jego kumple pewnie też tu zaraz będą chcieli zeskoczyć. Nie, 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 nie. Kurde! No to było najbliżej wulgaryzmu w tej serii do tej pory. Ej, słyszeliście to? Kurde, kto zaczyna odrodzenie od takiego krzyku? Ej, serio? Co to kurde było? Nie, ale dobra, ale wiecie, serio, naprawdę niewiele brakowało, żebym zamienił końcówkę tego słowa i zamiast D pojawiło się WA i by było.
No właśnie, bym musiał sam siebie cenzurować w materiale. Nie, ale dobra, tam tego dużego gościa po prostu muszę załatwić. O cholera, dobra. Już to się rozwiązałem i chyba wszystko teraz tutaj pod znakiem zapytania. Ale fuk, że mnie nie trafiłeś, kościotrupie. Ja, no, nawet nie zdajesz sobie sprawy, co by było, abyś mnie trafił. Nie wyprowadziłbym ostatniego uderzenia i tamten miałby okazję wejść w tego berzerka. Wziąłem to? Wziąłem. No, i wtedy by mnie pewnie pozamiatał jednym albo dwoma kopnięciami w klatę. Dobra, ale okej. Jeszcze raz motyw z drabiną, bo działa. Nie w 100%, ale coś tam działa. Przynajmniej z psami się nie muszę męczyć. Dobra, wypadałoby troszeczkę więcej staminy mieć się, kurde. Dobra, no te dropy animacji w momencie, kiedy ona rzuca zaklęcie. No to mnie trochę martwi. No bo już jesteśmy chyba po drugiej łatce nawet. Oj, 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 dobra, jeszcze są. Jesteśmy już po drugiej łatce i cały czas to jest. Nawet czasem mam wrażenie, że po tej drugiej łatce więcej pojawia się animacji, które mają tendencję do dropu. Dobra, kościotrów wszedł? Pewnie tak, ale nie wiem, czy obchodzi właśnie. Dobrze, dwa na raz. Dobra. Ej, nie, ona się zainteresowała teraz pewnie mną, no właśnie. To może tego kościotrupa, który gdzieś tutaj się plącze. Nie, jednak się nie plącze, okej. Dobra, pocisków mam dużo, więc nie ma sensu oszczędzać. Oj, kurde. No bez przesady, ale nie wszystkie uderzenia. Ej, ej, nie, 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 no kurde, rusz się, piechol! Ja! Dobra, nie wiem, co to było. Nie, ale mam duże wątpliwości teraz, czy ten blask, ostatnia runa, jaką wrzuciłem od Alfreda, czy to w ogóle działa? No moim zdaniem nie. I zastanawiam się, czy nie przyjąć tamtego przymierza. Ej, dobra, olewamy go. Zabił mnie gościu na dole. Więc on będzie miał moje tętnienia. Tamte, które miałem wcześniej, niestety, kurde, przepadły. Więc tego trzeba jak najszybciej i jak najsprawniej rozwalić. Dobra. Teraz tak. Kryw rytualna 4. No, oczywiście latarnia niezapalona. I dobra, mamy gdzieś przejście dalej. Aha, i tu są te psy właśnie, które ja spuściłem na dół. No dobra, to się odwróciło to przeciwko mnie, niestety. No ale dobra, tutaj jeszcze delikatny eksplonik mogę urządzić. Czy coś przypadkiem nie leży gdzieś? Nie? No to okej. Okay. Lecimy tutaj, pies za mną. Ale chyba na tyle daleko, że nie zdąży podejść nawet. Ej, ale stop, czy ja tam byłem? Byłem, ale zginąłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj padłem, nie? Nie, bo to był ślepy zaułek przecież. Dobra. Nie, sorry, ale wybaczcie, moja mentalna mapa teraz autentycznie nie działa, bo jestem bardziej skupiony na tym, żeby po prostu to przeżyć, niż żeby gdzieś dotrzeć. Ale okej, okay, uznajmy, że to odhaczone tak autentycznie i lećmy już do przodu, może lepiej, co? Zostawiając tą boczną, bonusową uliczkę daleko za nami. Pozostawiając ją w niepamięci. Dobra, antidotum, to wszystko może się, kurde, przydać jeszcze. No ale najbardziej by mi się przydał teraz level up. Tak, jeżeli mam być zupełnie szczery. No okej, okay, jest i zejście na dół. Czyżby boss? 11 fiolek plus 17... Tak, boss, oczywiście, że boss, a ja mam tylko 11 fiolek. Dobra. Spróbujemy. Tylko co teraz? Znowu coś, co już widzieliśmy? Czy może coś nowego? No, jeżeli mamy strzelać, to strzelał coś nowego. Rom ten pająk? Przecież ja z nim walczyłem w... Kurde, za Birgenwerd chyba? No właśnie. Ej, no dobra, no, jeżeli chcecie tego jeszcze raz. Wow, 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 co to było? Zresztą nie jest to aż tak bardzo arcyważne. Ej, dobra. Pająki skaczą na dynkę. Tu się nic nie zmieniło. I dalej strzały w pysk nie działają. Więc dobra, jak najdalej od pająków. To jest jak najwyżej samego Roma, bo trzeba go zdzielić. Oj, oj, oj. No dobra, no nawet widzę, nie tylko skoki mają naprawdę zabójcze. Dobra, nie wiem, co on teraz robi. Udałoby się odsunąć. A zginął. Jak, gdzież tam, co ty? W życiu. Po prostu się przemieścił i mamy jeszcze więcej innych pająków. Dobra, w ogonek go, w ogonek. Oj, nie, będzie strzelał dupą? Nie, będzie strzelał obszarowo.
Nie, Roma się nie spodziewałem tutaj. Serio. Dobra, zmarnujemy wszystkie fiolki, bo tam mi się wydaje, że kolejnego podejścia do niego nie będzie po prostu. A, takich ataków nie pamiętam. Ale dobra, jak trafiają, to bolą. Kurde, to boli jeszcze bardziej. No, raczej zgon. Mnie chce krakać, ale raczej będziemy tutaj martwi zaraz. Chyba, że to wejdzie. No dobra, weszło i co z tego? Dead. Kolejny boss, który mnie poskładał i to będzie boss trudny. Ale ja aż tak bardzo spokojnie damy sobie z nim radę. Ej, i znowu zaczęliśmy od tego krzyku. Żeby to ci nie weszło w nawyk przypadkiem. Nie, ale serio, nie wiem, czy z Romem się policzymy w tym odcinku, bo ja autentycznie muszę iść i farmować sobie fiolki. I mógłbym to uczynić, startując tutaj, do parteru lazaretu, ale przy okazji jeszcze chcę przyfarmować tętnienia, żeby ulepszyć postać. Można połączyć jedno z drugim. No mam nadzieję, że pamiętacie świnki, które tutaj są w pobliżu koszmaru Mensisa. To właściwie w jego obrębie. A to już jest ten koszmar. Przecież. Dobra, całkiem nieźle się zaczyna. 3000 już na dzień dobry, w gratisie. Bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, to się zawsze chwali i ceni. Teraz tak, jeden z nich się odwróci na pewno, ale podejrzewałem, że dwóch to może uczynić. Ej, nieźle. I prawie 6000, tylko kurde, nie zostawili żadnej fiolki jeszcze. Dobra, ten też nie, on nie ma tendencji do zostawiania fiolek, ten zostawia bardziej kulę z żywego srebra. O, ja bym trafił. Dobra, jeszcze jedno takie i będzie po nim. Dobra. No, no. Kurde, nic nie zostawiają, co jest? A może... może złamanie przysięgi wpłynęło na moje szczęście. O nie, choć tutaj nie ma statystyki szczęście. W innych grach od From Software była, tutaj jej nie ma. Więc nic nie mogło ulec zmianie. Dobra. Ile? 11340. Tyle się dostaje za jedną. Plus dwie fiolki, a czasami nawet i cztery. Więc opłaca się jak najbardziej tutaj zostać na dłużej. Chodź, Linko. Zaszarżuj, proszę. No ale do mnie. Aha. No i dzień dobry. Prosto w ryj. I to nie jest obraźliwe, bo ty faktycznie masz ryj. Przecież jesteś świnią. No, dobra. Teraz tam to będzie szarżować. Szkoda, że mi się kamera obróciła. I w odwyt. Tak jest, ciosy w odwyt zawsze bolą najbardziej. Bo praktycznie, jeżeli dobrze przycelujesz i zrobisz pchnięcie, to mogą być też od razu obrażenia wewnętrzne. ale by to musiało boleć. Dobra, 46000. U Roma tępego pająka. Też jeszcze parę tysiaczków jest, jakby co, ale wydaje mi się, że zanim to je skończę farmować fiolki, to tam już mi się zdąży zginąć. Albo zdarzy. Albo też tutaj, po prostu. Ehe. Dobra, niby hełm Skeinhers miał mnie chronić przed obrażeniami, a widzę, że całkiem duże wciry dostaję, kiedy mam go na swojej głowie. E, dobra, może to nie od tego wcale. Oj, 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 że w nikogo to nie weszło. Dobra. Okej. No i tylko ty zostałeś. No i tam jeszcze jeden oczywiście, a tamten jest wybitym czarownikiem. Z nim tak łatwo nie pójdzie. To trzeba maksymalnie z nim skrócić dystans. No bo on już zacznie czarować, no stąd już nawet chce popróbować swoich sił. Dobra. Raz i... No ej, 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 ej. No. Dobra, pozamiatane. 57808. Brakuje do levelu jeszcze 30 paru tysięcy. Albo nawet 40. Kurde. Ej. Czemu to nie jest przyzwane? Czemu ta winda pozostała na górze? Przecież tam jest tylko arena do walki z bossem. Ej, dobra, jestem ciekaw. Dobra, sprawdźmy to jeszcze tylko. Będę musiał zaraz skończyć.
Nie, jeżeli tutaj miało być coś nowego. Też mi się nie chce wierzyć, ile jeszcze lokacji muszę sprawdzić. Nie! Ej, stop. A nie, kołyska jest cały czas, dobra. Ale kołyska pusta. Dobra, obym się nie obraził. Jak ją rozwalę. Nie, dobra, kochani. Wybaczcie, w tym miejscu muszę skończyć odcinek. Pofarmuję sobie między nagraniami, a do lochów. Wrócimy w następnym odcinku. No, i do Roma tępego pająka. Kurde. Aż mi się nie chce z nim walczyć drugi raz. Za pierwszym razem poszło gładko, a tutaj coś mi się wydaje, że będzie zdecydowanie gorzej. Dobra, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!